tylko po to przyleciał. Na oddział ratunkowy córka przywozi ojca, który rano zasłabł w łazience. Mężczyzna od kilku dni cierpi też na zaburzenia równowagi. Ojciec uważa jednak, że córka panikuje. Na oddziale pojawia się żona chorego. Wszystko przez paranoję mojej żony. Cały szpital na nogi postawiła. Mama po prostu tu się o ciebie martwi. Tak, a jak się martwi, niech sobie psa na martwienie kupi. Po wstępnych badaniach, wbrew opinii lekarzy, mężczyzna wypisuje się na żądanie. A co z drugą pacjentką? W tym samym czasie ratownicy pogotowia przywożą do szpitala dwie dziewczyny poszkodowane w wypadku samochodowym. Jedna z kobiet jest poważnie ranna. One mogły zginąć. Ta dziewczyna, która prowadziła samochód, jest poważnie połamana. Nagle stan jednej z poszkodowanych gwałtownie się pogarsza. Czy lekarze zdołają uratować jej życie? Podajemy płyny. Pacjent, który opuścił oddział na własne żądanie, tuż po wyjściu ze szpitala doznaje udaru mózgu. Proszę pana, słyszy mnie pan? Tato! Do izby przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego przyjeżdża Wojciech Malik. Na wizytę w szpitalu namówiła go córka, zaniepokojona stanem zdrowia ojca. Od kilku dni mężczyzna ma zawroty głowy i kłopoty z chodzeniem. Rano zasłabł w łazience. Mimo to twierdzi, że jest zdrowy, a jego córka panikuje. Żeby mnie wpakować do szpitala. Proszę cię, tato. Tam jest wolne miejsce, usiądź sobie i poczekaj. Usiądź sobie, połóż się, oddychaj głęboko. Córka pacjenta mieszka i pracuje w Anglii. Przyjechała do rodziców na kilka dni i postanowiła zająć się zdrowiem ojca. Ten jednak twierdzi, że nic mu nie jest. Tato, to o twoje zdrowie chodzi, nie moje. Coś poważnego. A tam córka coś wymyśla. Nigdy nie czułem się lepiej. Przyjechałam teraz na kilka dni do rodziców, żeby ich odwiedzić. I od razu zauważyłam, że z ojcem jest coś nie tak. Wczoraj dostał takiego dziwnego ataku. Nagle nie mógł słowa wydusić, a dziś rano wstawał i nagle upadł. Kompletnie nie wiedział, co się z nim dzieje. Karetka! W tym momencie ratownicy pogotowia przywożą na oddział dwie ofiary wypadku drogowego. Izabelę Szafran i Martę Grzelak. Jedna z dziewczyn, Marta, jest poważnie ranna. Kobieta prowadziła samochód, który nagle zjechał z drogi i wpadł do głębokiego rowu. Uwaga! Co mamy? Pacjentka wydolna oddechowo, ciśnienie 110 na 80, tętno 75, silny ból prawego stawu biodrowego, prawdopodobnie pęknięcie miednicy. Co z nadgarstkiem? Też chyba złamany. Podaliśmy środki przeciwbólowe. Dobra, idziemy do segregacji. Chłopaki, na drugie łóżko wjeżdżajcie od razu. A co z drugą pacjentką? Obrażenia głowy, nie skarży się na bóle, ciśnienie 140 na 82, tętno 85. Założyliśmy opatrunek, nie ma krwawienia, jest w logicznym kontakcie. Dobra. Ten wypadek wyglądał bardzo poważnie. Samochód zjechał z drogi i spadł do rowu. Lżej rana pacjentka sama wydostała się z rozbitego pojazdu, natomiast tą drugą musieliśmy wydostać z pomocą strażaków. Bez sensu! To wszystko bez sensu! Chciałam prowadzić, mówiłam, Marta, zamienimy się. Ciebie tak kierowca. Ze mnie? A dlaczego tu jesteśmy? Omal nas nie zabiłaś, idiotko. Dziewczyny znają się od dziecka. Razem przyjechały do Krakowa i wynajęły małe mieszkanie. Obie pracują i uczą się w policealnym studium makijażu. Nie, nie było czasu. Nie jestem pijana. No już. Ostrożnie. Uwaga. I hop. Już. Spokojnie. Głowa bez widocznych obrażeń. Boli panią szyja? Nie, tylko noga. Dobrze, tu. Klatka po lewej stronie palpacyjnie bolesna. Tak. Dobra, brzuch jest miękki. Bolesna miednica. Przewozimy na diagnostykę. Chcę mieć tak. Prześwietlenie kręgosłupa szyjnego, klatki piersiowej. Tak? Miednicy. No i oczywiście nadgarstka. Wszystko należąco. Dobra. Macie kartę. Należąco, pamiętajcie. Mnie nic nie boli. Trochę głowa mnie bolała, ale już przeszło. Już najchętniej bym stąd wyszła. Jutro mam coś bardzo ważnego. Ważne sprawy poczekają. Czoło do szycia.
Innych obrażeń głowy nie ma. Zrobimy jeszcze... pobierzesz krew, dobra, tak, na badania? Dobra. Ale tak. Po co? Przecież to Marta potrzebuje pomocy, nie ja. Proszę pani, ja będę decydował, dobrze? Morfologia, elektrolity, glukoza. Aha, i tomografia komputerowa głowy. Dobra. Czy ja to muszę się wszystko zgadzać? No nie musi się pani zgadzać, ale to lepiej sprawdzić, prawda? Pacjentka jest uparta. Uważa, że skoro nic ją nie boli, to nie ma problemu. A jednak po takim wypadku możliwy jest uraz, który ujawni się przy specjalistycznym badaniu. W tej sytuacji, nawet przy niewielkich obrażeniach głowy, zalecamy tomografię komputerową. Mężczyzna przywieziony do szpitala przez córkę jest już zarejestrowany. Niecierpliwi się, że tak długo musi czekać na przyjęcie przez lekarza. Jest zły na córkę za jej upór. Uważa, że jego dolegliwości były chwilowe, a teraz niepotrzebnie traci czas w szpitalu. Pan Wojciech Malik? O, tato! Nie wydzieraj się, co ty wyrabiasz? No ale przecież wołają cię, pan szybko! Pan Malik, proszę. Idę sam, zostajesz. Tato. Proszę pana, idzie pan, inni pacjenci czekają. Proszę. Chwilę później w izbie przyjęć pojawia się żona mężczyzny, który właśnie został przyjęty przez lekarza. Wezwana przez córkę zwolniła się z pracy i natychmiast przyjechała do szpitala. Kobieta jest bardzo zdenerwowana. Uważa, że jej mąż od dawna powinien poważnie zająć się swoim zdrowiem. O, dobrze, że jesteś, mamo. Co się dzieje? Gdzie on jest? Wzięli go na badania. Dobrze, że go tutaj przywiozłaś. Tak prosiłam, idź, przebadaj się, ale znasz ojca. No, wstawał z łóżka i się przewrócił. Kompletnie nie wiedział, co się z nim dzieje. Ja już wcześniej to u niego widziałam. Mówię ci, to udar. No, ale skąd wiesz, że to udar? Ja sprawdziłam objawy, jakie są w internecie udaru. Mamo, ale ty nie jesteś lekarzem. Musimy porozmawiać z lekarzem. Chodź, zapytamy. No, ale tam nie wolno wchodzić. Pani doktor, ja też... Kobieta jest pewna, że mąż nie powie prawdy lekarzom. Postanawia interweniować. Ja muszę porozmawiać z lekarzem. Nic z tego. Pani jest żoną, tak? Tak, tak. Co ty tutaj? No, chyba zwariowałaś. Co zwariowałaś? Pani doktor. To mój mąż i ja wiem, co mu się dzieje. Słucham. Mój mąż jest uparty. Proszę pani, dobrze, ale to nie jest choroba, do rzeczy. Miał udar. Udar? Rano nie mógł podnieść się z łóżka. Córka była tego świadkiem. Bzdury pleciesz. Dwa dni temu też nie mogłeś się podnieść z łóżka, potem upadłeś. Tak. Pani doktor bełkotał, słowa nie mógł wydusić. To prawda? No, faktycznie, zamroczyło mnie. Przez chwilę. Skok ciśnienia chyba. A w łazience to kto się zataczał? Prawa ręka była zupełnie bezwładna. Głupstwa. Nie mógł nią ruszyć. Głupstwa pleciesz. Dobrze, dobrze. My pana zbadamy, ja pani już dziękuję. Proszę poczekać na zewnątrz, dobrze? Naprawdę, poradzimy sobie. Pani doktor musi dokończyć badanie. Proszę bardzo. Proszę zaczekać, dobrze? Oczywiście mój mąż uważa, że odstawiam cyrk. Aż przykro powiedzieć, że w tym wieku zachowuje się jak gówniarz. To dobrze, że biega, uprawia sport, ale nie jest już młodzieniaszkiem. Ma nadciśnienie, bóle głowy. Nie da sobie nic powiedzieć. Na szczęście posłuchał córki i dał się tu przywieźć. Ja bardzo przepraszam. Matka i córka pacjenta z podejrzeniem udaru są zdecydowane zmusić go do leczenia. Kobiety zdają sobie sprawę, że lekceważenie tak poważnych objawów może się dla niego skończyć tragicznie. To córce udało się go cudem przekonać i przywieźć. No, Ewciu, badają go. Tak jak myślałam, sam im nic nie powiedział. Wiesz, mamo, przecież jaki on jest. Nie robi ci tego na złość. Ja pani zostawię, bo muszę biec dalej. Proszę poczekać na wyniki badań. Dobrze? No, proszę tam zacząć. Proszę bardzo. Chodź, mamo. O, a pan co tu robi? Proszę wracać na oddział. No ale, proszę pani, no, tutaj lepsza kawa. Zresztą co ja mam do roboty? No, chodzę, zwiedzam sobie. Zwiedza pan sobie. A co pan takiego ciekawego tu zwiedza? No, przynajmniej coś się dzieje, no można z kimś pogadać. Mhm. A lekarz pozwolił panu tak chodzić? Tak, nawet powiedział, że powinienem. No, proszę pani, straszna nuda. Nuda. To ja powiem panu w sekrecie, że mnie się tu w ogóle nie nudzi. Ciężej ranna w wypadku samochodowym dziewczyna wraca na salę segregacji po wykonaniu zdjęć rentgenowskich. Jej koleżanka wciąż czeka na swoją kolej w badaniach. Masiu, jak będą zdjęcia rentgenowskie pacjentki, to mnie zawiadomisz. Jak się pani czuje? Ciągle boli, nie dam rady. Teraz podałem pani silniejsze środki. Tu są wyniki pacjentki, doktorze. Aha, no jest nieźle. Dobra. Podajemy dalej płyny, monitorujemy saturację i oddychanie. Przydał się drugi wenflon. Aha, i trzeba założyć pacjentce jeszcze cewnik do pęcherza moczowego. Dobrze. Aleś mnie załatwiła. Dobrze widziałaś, że jutro mam iść z Markiem do jego rodziców na obiad. I mam powiedzieć im o ślubie. Już wszystko było ustalone. I co ja mam teraz zrobić? Nawet boję się do niego zadzwonić. I co, nie powiesz mu, że w szpitalu jesteś? Po co? Przecież on i tak teraz z pracy nie wyjdzie.
No, chyba żebym umierała, ale nie umieram. Chociaż niewiele brakowało przez ciebie. Czyli to tylko moja wina, tak? W prawo, w prawo. I co tam było? Dziura była. Marta, ja tylko mówiłam, co tam było na tym GPS-ie. No jasne, tylko mówiłaś. Ale mogłaś też trochę popatrzeć. Drogie panie, nie kłócimy się, dobrze? Czy ona musi leżeć na tej samej sali, co ja? To będziemy później wyjaśniać. Z panią przyjedziemy do zabiegówki, dobrze? Dobrze. Czy długo tu będę? Musimy strzyć pani czoło. Sprawdź mi, czy doktor Weiman jest wolny. Myślałam, że już nie będę musiała ciebie oglądać. Lżej ranna dziewczyna wciąż ma pretensje do przyjaciółki o spowodowanie wypadku. Tymczasem stan rannej gwałtownie się pogarsza. Czy lekarzom uda się uratować jej życie? Eryk, krew. Tak. Podajemy płyny. To ja to romansowałam sobie z jakimś chłopakiem, a ona omeltownie umarła. Trwają badania pacjenta z podejrzeniem udaru. Mężczyzna nadal upiera się, że nic mu nie dolega. A teraz co? Włożą mnie jak kalekę. Proszę mnie wypisać. Może się pan wypisać, ale tylko i wyłącznie na własne żądanie. Dlaczego on jest taki lekkomyślny? Co się dzieje? Tuż po wyjściu ze szpitala mężczyzna doznaje udaru. Tato! Karetka! Do szpitala ratownicy przywożą dwie dziewczyny ranne w wypadku samochodowym. Jedna ma tylko lekką ranę głowy, druga ucierpiała znacznie bardziej. Ta dziewczyna, która prowadziła samochód, jest poważnie połamana. Na oddział ratunkowy trafił także mężczyzna z podejrzeniem udaru. Do wizyty w szpitalu zmusiła go jego córka. Żona pacjenta również uważa, że mąż ma poważne kłopoty i powinien rozpocząć leczenie. Badanie, no proszę, ja muszę porozmawiać z lekarzem. Oczywiście mój mąż uważa, że odstawiam cyrk. Aż przykro powiedzieć, że w tym wieku zachowuje się jak gówniarz. Sam by tu nigdy nie przyjechał, to córce udało się go cudem przekonać. Doktor Dominika Gajda zleca kolejne badania, aby ustalić, co naprawdę dolega pacjentowi. Mężczyzna jest coraz bardziej zniecierpliwiony i wciąż upiera się, że jego dolegliwości są jedynie wymysłem żony. Żona całymi dniami siedzi przed komputerem i chorób sobie szuka. Dobrze, dobrze. Proszę mi powiedzieć, od dawna ma pan te bóle głowy? Nie. Nie, a zawroty głowy? Nie. Dobrze, a czyli rozumiem, że zaburzeń wzroku też nie miewa pan często, tak? No skąd? No stąd, proszę pana, że widzę tutaj cechy przeciążenia lewej komory serca. No skąd się to wzięło? Stąd, że najprawdopodobniej nie leczył pan nadciśnienia tętniczego. Wydaje mi się, że żona mogła mieć rację. No co pani opowiada? Proszę teraz nic nie mówić. ...70/110. To wysokie. Leczył się pan na nadciśnienie? Nie. Dobrze. W każdym razie, proszę pana, będziemy musieli jeszcze pana troszkę pomęczyć i dokładnie przebadać. O nie. Owszem, poczułem się źle, ale jest już znacznie lepiej. Aha, dobrze. Czyli rozumiem, że pójdziemy teraz porozmawiać z żoną i córką, tak? Nie. Baby normalnie uwzięły się na mnie. Badajcie. Dobrze, dziękuję bardzo. Tymczasem w izbie przyjęć żona i córka pacjenta czekają na wyniki badań. Żona mężczyzny jest już zmęczona jego ciągłym uporem. Natomiast córka usiłuje załagodzić spór między rodzicami. Wie, że jej matka jest przewrażliwiona na punkcie zdrowia. Co ty w ogóle czytasz o jakichś chorobach w internecie? Bo tam piszą ważne rzeczy i zawsze jakiejś chorobie da się zapobiec. Mamo, gdybym ja sama nie zobaczyła ojca dziś w tak złym stanie, to też bym pomyślała, że przesadzasz. Nie możesz się tak o wszystko martwić. A dziwisz się? O ciebie też się martwię. Tak daleko mieszkasz, raz do roku cię widzę. I co, dziwisz się? Oni ze mnie jakąś wariatkę robią. To nic przyjemnego o tych chorobach czytać, ale czasem dobrze coś wiedzieć, zanim się pójdzie do lekarza. A czy to źle, że się o nich martwię? Męża mam na co dzień i widzę, że coś złego z nim się dzieje. A córka? No niestety, jest tak daleko. Codziennie myślę, jak sobie tam radzi, no i też się martwię. Pacjent dr Dominiki jest coraz bardziej rozdrażniony kolejnymi badaniami. Nadal lekceważy swój stan i chce jak najszybciej opuścić szpital. Pani doktor, szkoda pani czasu. Powinienem przeprosić za żonę, nic mi nie jest. O, a to nowość. Co to pani doktor, leczymy zdrowych? Dokładnie. Pacjent jest wyjątkowo zdrowy. Ma przewlekle nieleczone nadciśnienie tętnicze, dodatkowo przerost lewej komory serca i nie zapominajmy o zaburzeniach wzroku i mowy. Tak, tak twierdzi moja żona. A co jest lekarzem? No już prawie. To pozwoli pan, że my pana zdiagnozujemy.
Dokładnie, bez objawów ogniskowych, bez obrzęków kończyn, osłuchowo prawidłowy. Jak cukier? Glikemia z palca w normie. A ile razy pan miał tę utratę widzenia? Ja pamiętam, 2-3 razy tak zamroczyło i przeszło. Mm-hmm. Ale to od głowy, tabletka i tyle. To co robimy z takim okazem zdrowia? No ja myślę, że temu okazowi zdrowia trzeba zrobić tomografię głowy. I bardzo słusznie. To jest trudna sytuacja. No, pacjent twierdzi, że nic mu nie jest, że jego żona jest przewrażliwiona i wymyśla mu choroby. A z drugiej jednak strony przyznał się do nadciśnienia, zaburzeń mowy i wzroku. Zrobimy mu tomografię komputerową głowy, żeby wykluczyć udar i sprawdzimy, czy nie ma niedowładów mięśni. Lekko ranna w wypadku dziewczyna czeka na szycie rozciętego łuku brwiowego. Zwraca na nią uwagę Łukasz Zięba, który przebywa w szpitalu po usunięciu wyrostka. Chłopak nudzi się i wędruje po oddziałach, szukając towarzystwa. Boli? Sorry, znamy się? Ja no pomyślałem, że może chcesz pogadać. To źle ci się wydawało. Ja to zwariuję, nie możesz się do nikogo odezwać, bo każdy jest zajęty własnym choróbskiem. Nic nie jest. Po prostu lubisz sobie tutaj posiedzieć. A ty? Fajne widzianko. No wiem, takie luźne. Przepraszam, kiepski mam dziś humor. A tobie co jest? Ślepa kiszka. Co? No, wyrostek mnie zaatakował. Nikczemnik. I co, długo tu jesteś? No, z każdą minutą za długo. A ty co tutaj tak sama? Narzeczony nie odwiedza? No niestety, sama jestem. Będziemy głowa chodzić. Do góry. Coś tak ładna. Trzymaj się. Dzięki. Zaraz lekarz przyjdzie. Zobaczymy się później? Zależy, co mi zrobią. Właśnie chciałbym to zobaczyć. Fajna dziewczyna. A myślałem, że dzisiaj już nic mnie nie spotka. Usunę mi wyrostek. Czuję się spoko. Lekarz kazał mi spacerować, więc spaceruję, ale nie bardzo jest tutaj gdzie. Dobrze, że poznałem tą laskę, inaczej zanudziłbym się na śmierć. Bardzo zaboli? Doktor Eryk przystępuje do szycia rozciętego czoła pacjentki. Dziewczyna uważa, że prowadząca samochód przyjaciółka jest winna spowodowania wypadku. Jest na nią naprawdę wściekła. Co ma pani taką niewyraźną minę? Oprócz czego coś panią boli? Nie, no. Martwi się tylko trochę. Jutro miałam iść z moim narzeczonym do jego rodziców na obiadek. No i teraz nie wiem, jak to teraz z tym będzie. Uwaga. Zabije mi, jak znowu trzeba będzie to przekładać. Pan się nie rusza teraz. A co, wypadek miałyście? Tak, samochodem. Kto prowadził? Ona, ale ja pilotowałam z GPS-em. No jak to się właściwie stało? No, nie znałyśmy drogi. A ona się ciągle wcinała. Jak teraz? A się ciągle gapiłam na ten GPS, no i nie widziałam jak teraz. Teraz to zaboli. Denerwowała mnie ciągle tym swoim gadaniem. Przecież sama nie wiedziałam, jak mam teraz jechać. No i nagle GPS pokazał ostro w prawo. No to mówi jej, Marta, w prawo, skręć w prawo. Nie skręciła. No, skręciła. Tylko, że tam nie było drogi. Wleciałyśmy do rowa i o mały włos nie w słup. Centymetra brakowało. No, to skończone. Oczywiście, jeśli się tego słucha z boku, brzmi zabawnie. Ale dziewczyny miały naprawdę poważny wypadek. I nieważne, czy zawinił GPS, czy chwila nieuwagi, one mogły zginąć. Ta dziewczyna, która prowadziła samochód, jest poważnie połamana. Po zeszyciu rany Iza Szafran zostaje przewieziona na salę obserwacji. To ty. Myślałam, że już nie będę musiała ciebie oglądać. Przed chwilą mnie tu przywieźli. Iza. Nie wkurzaj się już na mnie. Proszę, porozmawiaj ze mną. Przepraszam. Tak wszystko mnie boli. Zostaw mnie. Śpię. Głowa mnie boli. Nie wiem, co zrobię, jak dzisiaj mnie stąd nie wypuszczą. Tak mi przykro. Ale zobaczysz, szybko się pozbierasz. Zadzwoń do nich i powiedz, co się dzieje. Zresztą, może nawet wieczorem cię wypuszczą. I co, taka wyjdę? Z rozwaloną głową? Przecież wiesz, że ich prawie nie znam. A Marek ciągle nalega i nalega. I chcę już im oficjalnie powiedzieć o ślubie. Już sama nie wiem, co mam robić. Ty w ogóle wiesz, czego chcesz, czy nie? Wychodzisz za niego? Daj mi spokój, muszę się przespać. Ale to nie tylko moja wina. Niespodziewanie w sali pojawia się chłopak po operacji wyrostka, który wyraźnie zainteresował się nowo poznaną dziewczyną. Bardzo się znęcali?
Nie, tylko szwy mi założyli. A ona? To moja kumpela. Kumpela? I co wy tu tak razem? No niestety, mistrzyni kierownicy. A tobie wolno tak tu przychodzić? No właśnie, w sumie to nie, ale z drugiej strony to chyba mogę odwiedzić koleżankę, nie? To ja już jestem twoją koleżanką? A nie? Cicho. Dobra, lecę, bo zaraz mnie przegonią. Trzymaj się. Nieźle. A o Marku pamiętasz? Wiesz co, ty to już się mnie lepiej nie czepiaj. Nie czepiam się, Iska. Nawet nie mam na to siły. Ordynator oddziału przychodzi sprawdzić stan ciężej rannej pacjentki. Bardzo mnie boli. Dostanie pani coś silniejszego na ból. Doktorze, rentgen pacjentki. Dziękuję. Wygląda na to, że ma pani złamany talerz biodrowy. Ale to sprawdzimy jeszcze na tomografię. Mężczyzna przywieziony przez córkę na oddział ratunkowy jedzie na badania tomograficzne. Pacjent jest wściekły na kobiety, przez które wylądował w szpitalu. To własna córka mnie tak urządziła. Tato, ale ja naprawdę się rano dzisiaj przestraszyłam. Myślałam, że coś ci się stało. No widzisz, nic ci nie stało. A teraz co? Mogliśmy w ogóle dzisiaj przyjemnie dzień spędzić, prawda? Proszę państwa, proszę się uspokoić, dobrze? Ty przyjedziesz nie wiadomo kiedy. Wojtek, to tylko badania. Badania. Przez te badania łeb mi pęka. Mdli mnie. Rozumiesz? Bzdury pleciesz. Tak, bzdury. Bzdur to ty się naczytasz w internecie. A potem wyżywasz się na mnie. Weź lepiej znajdź sobie jakieś inne zainteresowania, a mnie daj lepiej spokój, dobra? Tato, ale mama po prostu się o ciebie martwi. Tak, mama jak się martwi, niech sobie psa na martwienie kupi. Co ja tutaj w ogóle robię? Zdrowie jak byk, jak pośmiewisko. Proszę pana, wasze fanaberie. Prosiłam o ciszę, tak? Tutaj też są inni pacjenci, którzy potrzebują spokoju. Przepraszam bardzo. Mieszkam za granicą. Tak wyszło. Dostałam świetną pracę i tam układam sobie życie. A ojciec nie może mi tego wybaczyć. Każda rozmowa kończy się kłótnią i awanturą, że wyjechałam i że ich zostawiłam. Ale no, teraz jego zdrowie jest najważniejsze. I tak całe szczęście, że przyjechałam, bo przecież mama to sobie już w ogóle z nim nie radzi. Trwa badanie tomograficzne mężczyzny, którego do wizyty w szpitalu nakłoniła córka. W badaniu uczestniczy również neurolog, dr Michał Morawski, poproszony o konsultację przez dr Dominikę. Badanie ma wykazać, czy udar podejrzewany przez żonę pacjenta rzeczywiście miał miejsce. Nie. Nie ma krwawienia ani świeżych zmian niedokrwienionych w mózgu. No, czyli to jednak nie jest udar. Wiesz co, w tomografii jeszcze nie ma świeżych zmian, ale one mogą się pojawić później. Ja bym go zostawił na obserwacji, bo wiesz, przy tych objawach jest niebezpieczeństwo udaru. A potem powtórzyłbym tomografię. No tak, widzisz, tylko to wcale nie jest takie powiedziane, że on się na to zgodzi. Dlaczego? On uważa, że jest wyjątkowo zdrowy. Wiesz co, to spróbuj, a w końcu jest jego ryzyko. Badanie tomograficzne głowy pacjenta nie wykazało niepokojących zmian. Jednak w pierwszych godzinach udaru zmiany w mózgu mogą być niewidoczne. Dlatego właśnie pacjenta, u którego występuje duże kliniczne prawdopodobieństwo udaru, należy zostawić w szpitalu na dalszej obserwacji. Iza, tak mi przykro. Dziewczyna, która prowadziła samochód, chciałaby się pogodzić z przyjaciółką. Bierze na siebie całą winę za spowodowanie wypadku. Ta jednak nie przyjmuje przeprosin. Wciąż boi się, jaka będzie reakcja jej chłopaka na wiadomość o wypadku. Przez nią już dwa razy przekładali termin ważnej wizyty u przyszłych teściów. Tymczasem jej narzeczony, który dotąd nie odbierał telefonu, właśnie oddzwania. Halo, Marek? Cześć. Właśnie dzwoniłam. W szpitalu jestem. Miałyśmy z Martą stłuczkę. Posłuchaj. Ona prowadziła. Marek, nic mi nie jest. Słuchasz, co do ciebie mówię? Tylko trochę się potłukłam. Mam rozwalone czoło i trochę mnie postrzywali. Nie będzie blizny. Tak, rozumiem, że nie dasz rady przyjść. No, to pa, później porozmawiamy. Pa. Właśnie dzwonił Marek, mój chłopak. I od razu z pretensjami. Czemu nie dzwonię? Kto prowadził? Kto winien? I od razu zapytał, czy w ogóle musi do mnie przyjeżdżać do szpitala. Bo mu ciężko z pracy wyjść. Co za facet! Najbardziej to mu tylko na tym obiedzie zależy, żeby rodzicom powiedzieć o ślubie. Ciągle tylko nalega i nalega.
tylko mnie jakoś nie pyta, czy ja tego chcę. Pacjent z podejrzeniem udaru czeka na wyniki badań. Mężczyzna jest obrażony i wściekły na swoją rodzinę. Jest zdecydowany jak najszybciej wyjść ze szpitala. Mam już pańskie wyniki. Tak? Nie ma w nich nic, co by wskazywało na udar, ale cała pozostała reszta tych wyników jest bardzo mocno niepokojąca. Zresztą proszę spytać doktora Morawskiego. Czyli rozumiem, że nic nie wyszło. Nic, co by wskazywało na udar. Jednak to nieleczone nadciśnienie i inne objawy... Przepraszam, ale ja już nie chcę słuchać o żadnych objawach. Mam zmiany w mózgu, czy nie? Nie. Więc jest udar, czy nie? Badania tego nie wykazują, ale tak jak już panu mówiłam, na wszelki wypadek należy jeszcze... Już nie ma, nie ma, ale ja stąd wychodzę. Wojtek! Daj spokój. Widzisz, nic mi nie jest. Proszę mnie wypisać. Może się pan wypisać, ale tylko i wyłącznie na własne żądanie. Tak, na własne żądanie. Podpiszę, co chcecie i już mnie tutaj nie ma. Ale ja się nie zgadzam. To niemożliwe. Człowieku, czy ty się nie słyszysz? Słuchaj, mam dość twoich bredni, dość tego twojego ciągłego oględzenia. Jestem wolny. No wreszcie. Kuli, badali, do rury wsadzali. I co stwierdzili? Nic. A wszystko przez paranoję mojej żony. Cały szpital na nogi postawiła. Lekarzy, sprzęt. I teraz wszystko ma czarno na białym. Wyniki badań, tomograf, co tam jeszcze chciała. Teraz wie, że wszystko ze mną w porządku. Nie jestem jakimś trzęsącym się staruszkiem. A ty się do jakiegoś towarzystwa troski zapisz. Daj mi wreszcie żyć. Dajcie już spokój. Żona mężczyzny jest przerażona jego gwałtowną reakcją. Czuje się zraniona, że pomimo troski o jego zdrowie została tak brutalnie potraktowana. Kobieta traci też nadzieję, że w jakikolwiek sposób może pomóc mężowi. On już przechodzi samego siebie. Krzyczy na mnie, złości się. Nie chcę, mam dość. On teraz przechodzi trudny wiek. Nie ma już 30 lat, nie może się z tym pogodzić. To i zawsze chce mieć najmądrzejszym. Wiesz co, dla niego każdy wiek był trudny, a teraz to już jest nie do zniesienia jak nigdy. Idę! Niech sobie robi, co chce! Mamo! Mamo, zaczekaj! No przecież ktoś musi być tu rozsądny. Mamo! Mam dość. On nie będzie przy ludziach ze mnie największego wroga robił i nie będzie mi przeklinał, kiedy ja się zamartwiam o jego zakichane zdrowie. A co zrobię, jak jemu coś się stanie? Dlaczego Wojtek myśli tylko o sobie, a nigdy o mnie? Przyjmuję do koleżanki na 5 minut. Bardzo proszę. Dobrze, ale tylko na 5 minut, okej? Dziękuję. Chłopak, któremu wpadła w oko jedna z poszkodowanych w wypadku dziewczyn, ponownie odwiedza ją na sali obserwacji. Cześć. Wydaje się, że dziewczyna cieszy się z kolejnego spotkania. I co? Naprawdę nie masz nikogo, czy tylko tak ściemniasz? No wiesz, no, były różne laski, ale nigdy nic poważnego. Jakoś nie potrafiłem tak ustatkować się jakoś specjalnie. No, masz jeszcze czas, musisz się od razu żenić. Nie, to za poważne. Przecież tego trzeba być pewnym. No właśnie, pewnym. O co chodzi? A co jeśli ktoś już chce cię mieć tak na własność? Ślub i te sprawy? No, to zależy, czy go kochasz. Nie wiem. Mam 22 lata. Chciałbym kogoś poznać, coś przeżyć. A nie już tak na amen. No, widzisz, tak jak ja. Ale fajnie przeżyć te rzeczy z kimś, nie? Do rannej w wypadku dziewczyny znowu dzwoni narzeczony. Ma pretensje, że już trzeci raz musi przełożyć spotkanie z rodzicami. Chłopak chciał oficjalnie przedstawić im swoją przyszłą żonę, jednak dziewczyna wciąż nie jest pewna, czy chce za niego wyjść. Wiem, że ci zależy. To powiedz im, że nie przyjdziemy. Czekaj, gdzie lekarz? Muszę kończyć. Pa. Lekarz? Przepraszam, musiałam, inaczej nie dałby mi spokoju. Chłopak? Martwi się? A raczej wkurza. Dobra, ja już będę leciał. Zobaczymy się później? Pewnie, tak to leży. To mnie zaskoczyło. Ona ma chłopaka, raczej narzeczonego. Teraz rozumiem tę całą gadkę o ślubie, planach. W sumie powinienem sobie odpuścić. Ale z drugiej strony nie wyglądała specjalnie szczęśliwą. Szkoda. Fajna dziewczyna.
sali zabiegowej dr Wójtowicz kończy składanie skomplikowanego złamania nadgarstka drugiej dziewczyny. Pacjentka jest przytomna, ale oszołomiona środkami znieczulającymi. Wszystko w porządku? W porządku. Jak pani wjechała do tego rowu? Ta idiotka kazała mi skręcić. Mówi pani o przyjaciółce, tak? Ona ma GPS w telefonie. Co, zabolało panią teraz? Nie, ale tak się śmiałam. Usuwam ją. Poci się. Podepnij kardiomonitor. Dziewczyna traci kontakt z lekarzami. Majaczy, mocno się poci. Jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze muszą szybko zorientować się, co się z nią stało i odpowiednio zareagować, aby uratować jej życie. Czy pani mnie słyszy? Pani prowadziła ten samochód? Ona nie może się tak śmiać. Miała do mnie zadzwonić. No ale kto? O kim pani mówi? Ona traci kontakt. Nie reaguje na ból, ciśnienie spada. Jasno. Wstrząs krwotoczny. Ciśnienie spada. Eryk, krew. Tak. Podajemy płyny. W czasie, kiedy lekarze ratują życie rannej dziewczynie, Wojciech Malik wychodzi ze szpitala na własne żądanie. Jego córka uważa, że postępuje lekkomyślnie i do ostatniej chwili próbuje przekonać go do zmiany decyzji. Jest pana wypis. Wszystko zrozumiałem. Jeszcze raz dziękuję i przepraszam. Dobrze, ale niech pan na siebie uważa. Tato, zastanów się jeszcze. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ale gdzie jest mama? No jak to gdzie? Obraziła się, to poszła. Trwa akcja ratunkowa pacjentki ze wstrząsem krwotocznym. Dziewczyna straciła przytomność, a lekarze przygotowują się do przetaczania krwi. Stan pacjentki jest bardzo poważny. Już ta krew do jasnej cholery. Jest krew. Grupy są zgodne. Przytaczać. Co się dzieje? Nie wiem, mówi, że głowa. Niespodziewanie na oddział wraca Wojciech Malik, który tuż po wyjściu ze szpitala dostał nagłego ataku. Ból głowy jest tak silny, że mężczyzna nie może nawet mówić. Jezu, kochany. Tato! Proszę pana? Proszę pana, słyszy mnie pan? Tato! Panie Agnieszko, proszę dzwonić po doktora Szewczyka. Mężczyzna, który opuścił szpital na własne żądanie, doznał udaru. Czy lekarzom uda się go uratować? No to teraz już na pewno jest udar. Ja mam nadzieję, że ten atak, że lekarze mu pomogą. Poważnie myślisz o tym ślubie? Z Markiem? No. Jedna z dziewczyn rannych w wypadku nawiązuje nową znajomość. Nie wie, że w tym czasie trwa walka o życie jej przyjaciółki. Pana przeprosimy, pan musi wyjść stąd teraz. Marta? Marta? Czemu ona nie odpowiada? Czy ona jest nieprzytomna? Marta? Ja to romansowałam sobie z jakimś chłopakiem, a ona omeltownie umarła. Doktorze! Ratownicy przywożą do szpitala dwie ranne w wypadku dziewczyny. W trakcie składania nadgarstka stan jednej z dziewczyn gwałtownie się pogarsza. Lekarze walczą o jej życie. Eryk, krew. Podajemy płyny. Na oddziale przebywa też mężczyzna, którego do wizyty w szpitalu zmusiła córka. Pojawia się również jego żona, od dawna zaniepokojona stanem jego zdrowia. Wszystko przez paranoję mojej żony. Cały szpital na nogi postawiła. Mama po prostu się o ciebie martwi. Tak, mama jak się martwi, niech sobie psa na martwienie kupi. Proszę mnie wypisać. Mężczyzna wychodzi ze szpitala na własne żądanie. Aż przykro powiedzieć, że w tym wieku zachowuje się jak gówniarz. Tuż po wyjściu z budynku szpitala mężczyzna dostaje nagłego ataku. Córka sprowadza go z powrotem na oddział. Proszę pana, proszę pana, słyszy mnie pan? Proszę stąd wyjść. Panie Agnieszko, proszę dzwonić po doktora Szewczyka. Dlaczego on jest taki lekkomyślny? Przecież największą krzywdę robi sobie, mojej mamie. Boże, kochany, ja mam nadzieję, że ten atak, że lekarze mu pomogą. Nowy znajomy dziewczyny z wypadku nie daje za wygraną. Postanawia dowiedzieć się, czy ma u niej jakiekolwiek szanse. Można?
Ty naprawdę się tu nudzisz? Jakoś ciągle tędy przechodzę. Gdzie twoja kumpela? Właśnie nie wiem. Wzięli ją na składanie ręki i jeszcze jej nie ma. Boję się o nią. Teraz wydaje mi się, że chyba za bardzo po prostu na nim nakrzyczałam. Poważnie myślisz o tym ślubie? Z Markiem? No. Nie wiem. Nie wiem. On mnie osacza. Ma swoje plany i już. Nawet nie pyta mnie o zdanie. Przepraszam, ciągle myślę o Marcie. Nie wiem, gdzie ona jest. Martwię się o nią. Iza. Pana przeprosimy. Pan musi wyjść stąd teraz. Marta? Marta? Czemu ona nie odpowiada? Czy ona jest nieprzytomna? Marta! Co się stało, panie doktorze? Dobrze, przepinamy ją. Już wszystko w porządku. Było ciężko, sytuacja jest opanowana. Jak to opanowana? Ale co się stało? Proszę pani, koleżanka miała wstrząs krwotoczny, ale już jest wszystko dobrze. No i co teraz z nią dalej będzie? Musimy ją poskładać. Teraz się musimy panią zająć. Jak się pani czuje? Dobrze, ale co z Martą? Ja nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, że jest z nim aż tak źle. Dobrze, dobrze. Proszę się położyć. Niebezpieczeństwo minęło. Niebezpieczeństwo? O, Marta, ja... Przepraszam, Marta! Przepraszam. Jestem zła na siebie. Bez sensu miałam do Marty pretensje. To moja prawdziwa przyjaciółka. To ja to romansowałam sobie z jakimś chłopakiem, a ona omal tam nie umarła. W tym czasie doktor Gajda i doktor Morawski ponownie badają mężczyznę, który po wypisaniu się na własne żądanie dostał gwałtownego ataku bólu głowy. Stan mężczyzny zagraża jego życiu. No to teraz już na pewno jest udar. No tak, no ale czemu to wcześniej w badaniu nie wyszło? Wiesz co, bo to prawdopodobnie jest przypadek TIA, czyli przemijające ataki niedokrwienne. Objawy ustępują po kilkunastu minutach, także to jest praktycznie nie do wykrycia. Co to wiesz, to całe szczęście, że to się stało tutaj, a nie gdzieś, jak on był na ulicy. Dokładnie tak. Przypuszczam, że pacjent cierpi na przemijające ataki niedokrwienne, czyli krótkie przerwy dopływu tlenu do mózgu. Mogły u niego występować od dłuższego czasu. Szybko ustępowały, więc chory myślał, że to tylko chwilowe osłabienie. Jednak nieleczone zwiększają ryzyko pełnego udaru i tak właśnie stało się w tym przypadku. Na szczęście chory był jeszcze w szpitalu. W sali obserwacji Iza Szafran czeka, aż jej przyjaciółka się obudzi. Półprzytomna dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, w jak poważnym była niebezpieczeństwie, ani co działo się z nią podczas zabiegu. Iza, jestem tutaj. Co się dzieje? Miałaś zabieg, ale lekarz mówi, że już dobrze, że dasz radę. On tu był. Kto? Ten chłopak w szlafroku. Widziałam go. Kolega. Jasne. Ale pamiętasz, że masz Marka? Tak. Dzwoni tu i robi mi dym. A ty co tak chcesz mnie z nim związać? Przepraszam. To głupie. Obie jesteśmy głupie. Nie wiem co z Markiem. Wkurza mnie. Wiesz, że on nawet nie przyszedł i mnie tu nie odwiedził? Ale ten w szlafroku fajny. No. Parciara. Marta, tak się przestraszyłam, jak ciebie tu przywieźli. Przepraszam, że tak cię opieprzałam. Daj spokój. Przecież rozumiem. Prowadziłam tu głupie auto. Nie mów już o tym. Co ja bym bez ciebie zrobiła? No, szlafroka byś nie poznała. Przyjaciółki wreszcie pogodziły się. Tymczasem na salę obserwacji zostaje przywieziony mężczyzna, u którego stwierdzono udar. Dzięki szybkiej interwencji lekarzy jego stan ustabilizował się. Dobrze, dziękuję. Ma pan szczęście, że do udaru doszło jeszcze w szpitalu. Udar? Tak, to był udar i to wszystko, co się z panem działo, już dawno zapowiadało niebezpieczeństwo. Czyli że żona miała rację. Wie pani, człowiek chce myśleć, że może góry przenosić. No i może. Pan też jeszcze będzie mógł, spokojnie. Dziękuję. Ma pan komu dziękować. Gdzie mama? Zaraz przyjedzie, dzwoniłam po nią. Bardzo zła. Powiedz jej, że że przepraszam. Ja mam jej to powiedzieć. Teraz to już chyba przesadziłeś. A co ja jej powiem? Że miała rację. Badania potwierdziły u pacjenta zespół przemijających ataków niedokrwiennych. Mężczyzna został przyjęty na oddział neurologiczny. Dzięki natychmiastowemu podjęciu leczenia ma szansę na pełny powrót do zdrowia. Czeka go jednak długa rehabilitacja. Wiem, że lepiej się czuję, że piszą mnie na pewno niedługo.
Nigdy nie rozczulałem się nad sobą. Wciąż czuję się silny, ale choroba dała mi radę. Ja wiem, że żona martwi się o mnie, ale kiedy słucham o tych wszystkich chorobach, ja naprawdę czuję się coraz starszy. No jak się z tym wszystkim pogodzić? Pacjentka ze złamaną miednicą przebywa na oddziale chirurgii urazowej. Od wypadku minęło już 6 tygodni. Dziewczyna powoli wraca do zdrowia, jednak spędzi w szpitalu jeszcze sporo czasu. Odwiedza ją jej przyjaciółka Iza razem z nowym chłopakiem, którego poznała w szpitalu. Dziewczyna rozstała się z poprzednim narzeczonym. Cieszę się, że Iza jest teraz taka szczęśliwa. No i że w końcu wszystko jej się ułożyło. A ten nie Łukasz? To bardzo fajny chłopak. No a ja? Oj, chcę jak najszybciej wyjść do domu. Do szpitala trafia ojciec 11-latka. Mężczyzna został ukąszony przez żmiję. Masywny obrzęk twarzy i lewej kończyny dolnej. W przypadku pana Pawła jad żmii uczula go podwójnie, jako alergen i jako toksyna. Dlatego jego stan jest taki ciężki. No tata jeszcze zostanie na pewno. W szpitalu jest z nim jego syn. Mężczyzna samotnie go wychowuje. Tata żmija ukąsiła, jesteśmy w szpitalu i nie ma się mną kto zająć. Mogłaby pani przyjechać? Stan zdrowia pacjenta gwałtownie się pogarsza. Lekarze obawiają się, że mężczyzna umiera. Do szpitala zgłasza się przerażona 22-latka w zaawansowanej ciąży. Chłopak dziewczyny jest zły, że lekarze cały czas go wypraszają i postanawia się jej oświadczyć. Ojcem tego dziecka, mężem prawie już jestem. Jeszcze się nie oświadczałeś. Ani pierścionka nie było? Nie było, ale jest, o. Lekarze decydują się na ryzykowną operację. Tylko ona może uratować życie matki dziecka. Inkubator będzie mieli 32-tygodniowego wcześniaka.